To ja jeszcze przedstawię w dwóch zdaniach naszych gości. Krystian Nowak, pisarz, językoznawca, wykłada na Wydziale Germanistyki w Uniwersytetu w Zagrzebiu. Jest autorem 3 powieści, tak? Powieszony, Czarna Matka Ziemia i Cygan, ale najpiękniejszy. Otrzymał za te 2 ostatnie książki, otrzymał wiele nagród. Książki zostały przetłumaczone na 8 języków, między innymi na esperanto. Jest również realizacja teatralna, zarówno Czarnej Matki Ziemi, jak i Cygan, ale najpiękniejszy. Realizacja teatralna Czarnej Matki Ziemi zdobyła nagrodę za najlepsze przedstawienie teatralne w Chorwacji, ale też zrobiła ogromne wrażenie, ponieważ przedstawienie odbyło się w sobotę też w Gdańsku i naprawdę zrobiło ogromne wrażenie na publiczności polskiej. Jest też również realizacja filmowa, adaptacja filmowa Czarnej Matki Ziemi. Jako ciekawostkę tylko jeszcze powiem, że Krystian jest, znaczy był przedstawicielem Chorwacji, był w drużynie olimpijskiej Chorwacji w karate. Był sportowcem. Jest sportowcem też. No jest. Drugi, tak. Zdobywał. Ale karate było, wiesz, no jakoś też cię wprowadziło, tak? Było ważne w twoim życiu. Mhm. Jest poetą, chociaż mówi, że teraz nie chce pisać poezji, nie pisze, ale za to śpiewa w chórze cerkiewnym. No i przede wszystkim pięknie pisze. I książka jest rzeczywiście, zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Będziemy o niej za chwilę mówić, ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, powiem 2 zdania o Magdzie, jeśli pozwolisz, bo jesteś ważną osobą tutaj. Magda jest kroatystką, literaturoznawczynią, tłumaczką. Pracowała też w Instytucie Kroatystyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Rijece. No i jest autorką wielu przekładów i naukowych, i beletrystycznych. To jest debiut, ale za to bardzo piękny debiut. Także witam serdecznie i Krystiana, i Magdę. No i teraz może przejdźmy troszkę do rozmawiania. Tak, zaczniemy od tego, ja bym chciała zacząć od karate jednak. Powiedz, czym dla ciebie było karate i czy jakieś umiejętności, które daje trenowanie karate, przydaje się pisarzowi? Aha. Kao prvo, htio bih se zahvaliti na ovom divnom gostovanju. Hvala što ste došli u tako velikom broju i ovo mi je rekordno predstavljanje knjige po broju pasa. Tako da pozdravljam osim ljudi i pse i djecu. Na početku htio bih Bardzo dziękuję za gościnę. Bardzo się cieszę, że mogłem być tu u Państwa. Dziękuję za to, że przybyli Państwo tak licznie, a muszę powiedzieć, że z wszystkich moich spotkań promocyjnych to jest zdecydowanie, jeśli chodzi o liczbę psów obecnych, absolutnie rekordowe. I chciałbym samo reći da smo i Magdalena i ja prilično, ja mislim, fascinirani ovime svime što smo danas vidjeli. I jednostavno biti divno ovdje i moram zahvaliti tu s jedne strane Magdaleni koja je bila dovoljno luda da se prihvati ovog prijevoda i s druge strane naravno Pograniče u kojima je uključio svoju ediciju Meridian. Jako mi puno znači biti u tom stvarno, stvarno velikom društvu. Znaš da je nama bližnjica, ne? Znaš da je nama bližnjica.
Dakle, przepraszam, mogę to powiedzieć, wydaje mi się także w imieniu Magdaleny, jak i swoim, że jesteśmy absolutnie zachwyceni i zafascynowani miejscem oczywiście, tym, co nas tutaj od Państwa, zwłaszcza Pani Kseni, dzisiaj między innymi spotkało. Także bardzo dziękujemy za tę możliwość, by książka w ogóle się ukazała. Magdzie, że tłumaczenie, ale przede wszystkim Państwu, że książka mogła wyjść po polsku. I co tam? I da są taką fantastyczną, to jest da są taką fantastyczną drużstwu, pardon, takich autora. To przepraszam bardzo, że jestem w tak wspaniałym towarzystwie tak świetnych autorów i muszę tutaj dodać, że kiedy weszliśmy i wczoraj w nocy i zobaczyliśmy, tam nie wiem, czy to można by nazwać recepcją, są książki wystawione, to od razu Krystian powiedział, o, no dobra, w takim towarzystwie to proszę bardzo. Dobro, ok. Da se vratimo na pitanje, ja ću skratiti sad odgovore. Karate. Karate te nauči kao ja mislim i puno sportova, da kao prvo danas jesi, sutra nisi. Karate, jak każdy sport, który się profesjonalnie uprawia, uczy mnie między innymi tego, dzisiaj jesteś, jutro cię nie ma. Kad ti dobro ide, onda ti svi hoće biti prijatelji, a kad padneš, onda odjednom nikog nema osim par ljudi. Kiedy wszystko idzie super, kiedy masz sukces, tak? Wszyscy chcą być twoim przyjacielem, a kiedy tego nie ma, no to wszyscy znikają z horyzontu. Tak, da ne svačaš stvari fatalistički. Kad si gore, svačaš da se ne trebaš previše oponositi time, a s druge strane kad padneš, svačaš da to nije kraj svijeta. Ne? Kiedy jesteś na szczycie, to zdajesz sobie sprawę, że z tego szczytu możesz szybko spaść, więc to ci jakoś specjalnie nie, woda sodowa ci do głowy nie uderza. Kiedy jesteś na samym dnie i kiedy nie jest dobrze, to też trzyma cię to, że zaraz na pewno będzie lepiej. I najbitniejsza stvar, jak se u karate sve događa u razmacima od 6 mjeseci, sad počinje za 6 mjeseci europsko prvenstvo ili svjetsko prvenstvo, i sad si debel i trom i nikakav, ako budeš svaki dan radio ono što treba, koliko god se loše osjećao, za 6 mjeseci možda budeš tamo gdje trebaš biti, odnosno sjajan. Ista stvar je s tekstom. Danas je katastrofa, ali ako budem dobro radio, za 6 mjeseci možda bude manja katastrofa i možda bude bolji. W sporcie, przynajmniej w karate, cykl nasz jest 6-miesięczny. Przez 6 miesięcy trenujemy. Na początku jesteśmy grubi, nieruchawi, jest strasznie, ale wiemy, że ten codzienny trud nas doprowadzi do tego, że pojedziemy na mistrzostwa i pewnie będzie ok. I tak samo jest z pisaniem. Nawet jeżeli teraz to, co ja robię, to, co napisałem, się do niczego nie nadaje, to wiem, że jest jakieś światełko w tunelu i że po prostu muszę nad tym tekstem codziennie pracować i coś z tego na końcu będzie. Jer ima genijalaca koji iz prve napišu dobar tekst, ali većina nas ostalih nismo takvi i moramo raditi na tekstu. I na tome pada, ja mislim, većina mladih pisaca, što misle da kad su prvi put ispisali tekst, da je to to, da je to njihovo savršeno djelo i da na tekstu ne treba raditi. A ja sam taj koji prerađuje po 20-30 puta jeden te isti dio. Są oczywiście genialni pisarze, którzy napiszą tekst, który jest wspaniały i doskonały w tej swojej pierwszej doskonałej wersji, ale większość z nas tak niestety nie ma. W związku z tym trzeba nad tym pracować i to jest to, co mi dał sport. Znaczy to, że ja pracuję czasami po 30 wersji mam tekstu. Nie poddawać się i codzienną pracą iść do celu. Pracować. Ja chciałam ci zapytać o tą książkę, którą napisałeś, Czarna Matka Ziemia. Ona jest napisana w dwóch jakby, znaczy właściwie w kilku warstwach językowych. Część jest napisana takim literackim językiem, wtedy kiedy piszesz o dorosłym bohaterze. Kiedy zaczynasz wracać do jego dzieciństwa, przechodzisz na kajkawszczyznę, tak? To się nazywa, tak? To jest pewien... Co to jest? Możesz nam wyjaśnić, co to jest ta kajkawszczyzna? Pa dobro, znači u Hrvatskoj postoje tri velike dijalekatske skupine. Jedna je kajkavska, druga je štokavska i treća je čakavska. I štokavska ima najviši prestiž, zato što je štokavski i hrvatski standardni jezik, između ostalog i srpski standardni jezik i zapravo taj bivši hrvatsko-srpski kompleks cijeli koji je bio štokavski.
I drugi dijalekti su tu imali uvijek niži prestiž, a najniži mogući prestiž je imao kajkavski. Język chorwacki ma trzy, to jest zupełnie inna sytuacja, to już taki mój, jeśli mogę pozwolić, dodatek, zupełnie inna sytuacja niż z językiem polskim. Chorwacki ma trzy dialekty. One wszystkie są nie tylko w książkach, nie zajmują się nimi naukowcy, tylko nimi się rzeczywiście mówi i tworzy. Sztokawski, kajkawski i czakawski, czy też właściwie według tej hierarchii, którą Christian przedstawił, sztokawski, czakawski i kajkawski. Sztokawski jest najbardziej prestiżowy, najbardziej znany, ponieważ to jest ten dialekt, na którym bazuje literacki, byśmy standard, czyli literacki język chorwacki, także serbski, więc to jest ten, który został wybrany w XIX wieku, żeby te narody połączyć w jakiś jeden, powiedzmy, organizm. Potem czakawski, renesans i barok, cała ta wspaniała chorwacka literatura jest napisana w czakawszczyźnie, a kajkawski gdzieś tam na samym końcu jako język tych ośrodków ruralnych, wsi, troszeczkę literatury, ale też niestety nie za dużo. Więc on nie miał zupełnie prestiżu i nie ma za bardzo miejsca w literaturze chorwackiej. Tak, i kad se u nekim od dijela, čak i suvremenih, čak i koncihnalizacije Crtića pojavi neki lik koji govori kajkavski, to je u pravilu netko koji je ono malo priglup ili je, ne znam, fizički radnik ili, znači ono, najniža moguća klasa ljudi, jel? Kajkawski ma rzeczywiście, on jest takim powiązany z takim stereotypem właśnie niskiego statusu społecznego. To znaczy nawet jeżeli w filmach animowanych występują bohaterowie, oczywiście w chorwackich filmach animowanych nie tylko taka bogaty obraz językowy jest bardzo wykorzystywany, więc jeżeli się pokazuje, pojawia postać, która mówi kajkawszczyzną, to jest człowiek albo troszkę taki tępy, albo człowiek ze wsi, albo robotnik, w każdym razie na pewno z jakichś tych niższych warstw społecznych. I tym wiesz, myślę, to mnie jako kajkawca uwiek pomalo, ono, żywcirało mnie to. Jer sam bio siguran da se na kajkavskom itekako može izreći nekakva ozbiljna misao, kompleksna misao, duboka emocija, jer i sam zapravo kad progovaram o najdubljim emocijama, to ne radim na standardu, nego to radim na kajkavskom. Mnie jako użytkownika kajkawskiego, to jest ten dialekt, którym mówi się w Medjimurju, czyli w tym regionie, z którego Christian pochodzi i pewnie tak się mówi u niego w domu, zawsze mnie to denerwowało, że ten mój dialekt jest tak traktowany po macoszemu, a byłem przekonany, że w nim na pewno można wyrazić znacznie większy diapazon emocji, w ogóle można o emocjach w nim pisać. Zresztą ja sam, kiedy najgłębiej w siebie gdzieś tam wchodzę, myślę, to myślę nie w standardzie, nie w tym literackim chorwackim, tylko właśnie w kajkawskim. I nisam mogao pisati o stvarnim ljudima, odnosno oni meni nisu bili realni, ako bi govorili na hrvatskom standardu. Oni su morali pričati onako kako sam ih ja čuo u svom djetinjstvu i kako ih još uvijek čujem da govore. I to je moglo biti potpuni fail, ta knjiga je mogla potpuno pasti u bunar upravo zbog toga što sam postupio tako. Ne? Pa zato što to odbija čitatelje, čak i kajkavske. Svi su naviknuti čitati hrvatski standard. Postavljam pitanje, ona zaboravim što si rekao na početku. Postaci. Postaci by dla mnie samego jako ich autora nie były realne, nie były rzeczywiste, nie były pełnokrwiste, gdyby one mówiły w literackim chorwackim. To po prostu nie są ci ludzie, których, to nie jest ten język, który ja słyszałem w dzieciństwie, to nie jest ten język, który ja znam, a ponieważ tam się dzieje akcja, oni musieli być po prostu, musieli mówić po kajkawsku, ale to było bardzo ryzykowne, dlatego że ta pozycja kajkawskiego w Chorwacji jest tak, jak przedstawiliśmy Państwu pokrótce, a po drugie, no, to jest po prostu kwestia znajomości tego dialektu i mogło się okazać, że tę książkę po prostu czytelnicy odrzucą, bo nie będą chcieli wchodzić, nie będą chcieli wgryzać się w ten język. I to był wielkie, wielkie ryzyko rzeczywiście, żeby napisać właściwie pewnie jedną trzecią albo nawet więcej książki w kajkawsku. Można powiedzieć, że wyniosłeś ten język na salony. Tak,
Pa dobra, jak wy tak każete. Skoro pani tak mówi, to ja to oczywiście przyjmuję. Był tu jeszcze jeden Miroslav Krleža, koji pisał piesmę na Kajkowską, ale kto się niego sieca? No bo jeszcze taki jeden facet, który się nazywał Miroslav Krleža, to ja już powiem państwu, że to jest najwybitniejszy chorwacki pisarz, taki troszkę Czesław Miłosz, w sensie taki intelektualista, który rzeczywiście za właściwie cały XX wiek w kulturze i literaturze Chorwacji jakoś tak naznaczył. No więc on tam kiedyś jakąś popełnił taką książeczkę po kajkawsku. To są ballady Pietrka Kerempucha, które zresztą są przetłumaczone na polski. No ale tam to, o nim to już nikt nie pamięta, więc oczywiście teraz ja. Uglavnom, htio sam reći, iako je na početku izgledalo kao da sam si, na hrvatskom se kaže autosabotaža, pucao sam si u nogu, ispalo je divno i sad se kajkavski, taj međimurski ruralni čita u cijeloj Hrvatskoj, u Srbiji, u Bosni, sad, dobro, Makedonci su preveli i izvodi se na binama u Zagrebu i sad prekjučer smo ga čuli u Gdańsku. To je za mene baš ovoga, jedna divna simbolika, ne? To mogło być, u nas się mówi chyba strzał w stopę, prawda? Czyli w kolano, no mówię w kolano, ale u nas się chyba mówi w stopę, nie? Po polsku czy nie? W każdym razie to mogło się skończyć bardzo źle, natomiast okazało się zupełnie inaczej. To znaczy ludzie to przyjęli i nie tylko, że przyjęli, ale przede wszystkim to, co jest dla mnie strasznie ważne i to, to jest też wielki sukces pewnie tej książki, że czytają ten Kajkawski, którego nikt nie znał podobno i który dla nikogo nie był interesujący, czytają nie tylko Chorwaci z tych innych części Chorwacji, ci, którzy mówią w innych dialektach, tylko czytają Słoweńcy, Słoweńcy po polsku tak mówimy, czytają Serbowie, czytają Bośniacy, a wreszcie w sobotę mieliśmy w Gdańsku przedstawienie na podstawie Czarnej Matki, więc też Polacy poniekąd tak mogli przynajmniej usłyszeć ten dialekt. Więc on nie tylko, że te afirmacje w samej Chorwacji przez tę książkę, czy też dzięki tej książce właściwie przeżył, ale też właściwie w całym regionie. A ja tylko powiem jeszcze, bo on tego oczywiście nie powie, że w krytykach po tym, kiedy książka wyszła, większość krytyków pisała, że Krystian Nowak przywrócił dialekt kajkawski na literacką mapę Chorwacji. Bohaterowie, którzy, znaczy w tej części, która się dzieje w tym języku kajkawskim, bohaterowie są bardzo żywi. Też jest mnóstwo takich idiolektów, to znaczy każdy z nich ma też swój, jakby właściwy dla siebie język, tak? I jakby to też powoduje, że ta barwność jakby tego życia w tej wsi, o której piszesz, jest taka namacalna, bym powiedziała. Ale też myślę sobie, że to było, znaczy to też pytanie do ciebie, Magda, bo mam wrażenie, że to było bardzo trudne do przetłumaczenia, żeby utrzymać tą indywidualność, tak? I ten kajkawski. Jak ci się tłumaczyło? Strasznie się tłumaczyło, strasznie długo się tłumaczyło. Tu bardzo dziękuję. Niestety jesteśmy w takim miejscu, że nie można żadnych kwiatów kupić, ale jakoś inaczej to załatwię z panią Ksenią, która, dzięki której ta książka, dzięki pandemii też, bo gdyby pandemii nie było, to pewnie bym nie zdążyła i musiałabym po prostu zwrócić honor i pogranicze by tutaj miało jakieś problemy, pewnie też finansowe z tego powodu. Ja nie jestem pewna, czy akurat postaci i te idiomy postaci, próbowałyśmy to z redaktorką, proszę Państwa, tak, Marta Andrzejewicz, która była, Andrzejewska, przepraszam, która, Andrzejak, Boże, przepraszam, to stres, przepraszam Państwa. Marta Andrzejak, do trzech razy sztuka, ona się na pewno nazywa Marta Andrzejak. Otóż Marta Andrzejak była redaktorką książki i na dialogach zwłaszcza pracowałyśmy, zwłaszcza w tej pierwszej części pracowałyśmy bardzo dużo, natomiast w tamtej tu była kwestia tego, jak przetłumaczyć oczywiście ten dialekt. Nie wiem za bardzo, jak odpowiedzieć na to pytanie, mówiąc szczerze. Ja na początku nawet miałam taką koncepcję, że będę tłumaczyć osobno postać po postaci, ale potem się okazało, że to by trwało chyba 3 lata, a nie rok, więc od tego odeszłam, ale
Nie wiem, co powiedzieć, mówiąc szczerze, bo te komplementy mnie tutaj trochę krępują i nie jestem pewna, czy to wszystko jest zasłużone, ale jeżeli jest, no to po prostu dlatego, że to jest tak dobry tekst po chorwacku, że to, no można zepsuć, wszystko można zepsuć, ale jak się ma tak dobry tekst, to po prostu, nie wiem, no idzie się za nim jakoś, nie wiem. Czy to jest odpowiedź na to pytanie? Whatever she said, I agree. Bardzo, czytając tą książkę, znaczy bardzo dla mnie jest ciekawa ta warstwa psychologiczna też. Dla mnie ważna i zanim warstwa psychologiczna. Najpierw poznajemy głównego bohatera, to jest pisarza, Matię Dolenczetta. Tak, poznaj na początku. Poprzez też jego relacje z Diną. To jest taka historia, historia miłosna, taka love story. Tak? Bardzo piękny związek, który wydaje się być parą dla siebie stworzoną. Trochę taka miłość jako sprzysiężenie dwojga przeciwko całemu światu. Tworzą własny język, trochę tworzą własny język. Spisują też, to jest, spisują dekalog rzeczy, które zrobią, kiedy zacznie im się rozsypywać ten związek. Po czym ten związek się sypie. Czytając ten fragment, trochę mi to przypominało tak prozę Remarka. Relacje zawarte w prozie Remarka. I tam one są niemożliwe ze względu na historię, tą wielką historię, historię wojen, tak? Wojny. A u ciebie ten związek nie jest możliwy ze względu na tą wojnę, która się toczy w bohaterze. To by nie mogło cię tutaj od nas, bo takiej Matia i ma sam u siebie ze sobą. I ten rozpad jest. Jest. Znaczy skłania bohatera do tego, żeby zajrzeć do swojego dzieciństwa, żeby troszkę pozbierać swoją osobowość, fragmenty swojej osobowości, które zostały rozbite poprzez traumy dzieciństwa. Trochę dochodzi do takiej rozpadu, czy na tym polega chyba destrukcyjna moc traumy, tak? Że zerwana zostaje narracja naszych wspomnień. Tak. Natomiast on dokonuje naprawdę wielkiej rzeczy, bo ją skleja poprzez opowieść. I te mechanizmy, które opisałeś w swojej książce, te mechanizmy dotyczące tego bohatera są bardzo prawdziwe psychologicznie. Musiałeś dużo czytać. Da, ali ne bi samo čitanje napravilo to tako kako sad jest. Tak, ale samo čitanje te literature psihologične to bi ne vystarčilo. Sad ću vam reći kako je krenulo uopće. Ja sam napisao kao nekakav prvi roman kad sam imao 25 godina, ali to je bilo jako loše i to ni moja mama nije pročitala. Teraz powiem, jak to wszystko wyglądało od początku. Napisałem pierwszy roman, Obieszeni, czyli to będzie powieszony, ale to nawet moja mama tego nie przeczytała. To było na tyle złe. Ja siebie nisam nie dożywiała jako niekakog pisca. Sve do jednog trenutka, około 2010. godziny. Nie uważałem siebie za pisarza wcale. Mniej więcej do pewnej chwili w roku 2010, kiedy to? Kad se u kratkom vremenu, možda dva mjeseca, nekoliko puta dogodilo da bih u društvu ispričao nekakvu anegdotu iz svog djetinjstva i svi su se nasmijali osim moje sestre koja me gledala kao da nisam normalan. Dakle, do te 2010. godine, dok mi se, do 2010. roku, kiedy przydarzyło mi się przynajmniej dwa razy, kiedy siedziałam z przyjaciółmi na kawie i zaczęłam im opowiadać jakieś anegdoty z dzieciństwa, a to były sytuacje, w których moja siostra była, to już Państwo rozpoznają, siostra była i patrzyła na mnie jak na jakiegoś kosmitę. Cóż ja takiego opowiadam?
koja mi je rekla, i to se nekoliko puta dogodilo u vrlo kratkom razdoblju, pa me to onak pogodilo. W krótkim czasie to kilka razy mi się, przydarzyło, znaczy nam, siostrze i mnie. Koja mi, by mi poslije rekla, to što si ti sad ispričao, to se nije dogodilo. I ona mi potem mówiła, słuchaj, to co ty teraz opowiedziałeś, to, jest nieprawda, tak wcale nie było. Znači ne u detalju, tipa nisi imao žutu majicu, nego si imao crvenu majicu, nego to se nije dogodilo, ta cijela scena koju si ti opisao se nije dogodila. Czyli tu nie chodziło o jakieś detale, które rzeczywiście można zapomnieć, że miałeś koszulkę nie czerwoną, jak powiedziałeś, tylko żółtą, tylko chodziło o całe te historie, całe te anegdoty. W ogóle takich wydarzeń nie było w naszym dzieciństwie, to się nie wydarzyło. I u tom trenutku sam pomyślał, da trebam psychiatrijsku pomoć, ale sam prije išao googlati malo problem sjećanja. I wtedy zrozumiałam, że chyba rzeczywiście powinienem się zwrócić do specjalisty, psychiatry, psychologa o pomoc. A poza tym zacząłem też sam już troszkę szukać w internecie kwestii traumy i pamięci, wspomnień. I pronašao da najnowsze istraživanja pokazuju da je sjećanje kreativan proces, da ono nikad nije izravna preslika onoga što se stvarno dogodilo i da mi svi izmišljamo. Prema tim istraživanjima svatko od nas prosječno dnevno 6 puta laže. I okazało się, kiedy zacząłem troszkę szukać w tym internecie informacji, że najnowsza wiedza psychologiczna wskazuje na to, że właściwie, że nasze wspomnienia to jest tak naprawdę jakiś wytwór naszej kreacji, że to jest niekoniecznie tak, jak było, tylko tak, jak nasza głowa nam w danym momencie naszego życia podpowiada i że między innymi to nigdy nie jest jakiś taki linearny proces właśnie od tego, od tej naszej przeszłości do naszego obrazu, który my teraz to mamy w głowie i że przeciętnie podobnież każdy z nas kłamie około 6 razy dziennie. Może ja 12, wy 0, u redu. No może ja 12, państwo nie wcale, no ale to niech wam będzie. Ale to mnie toliko potreslo iznutra, da sam ja počeo propitivati zašto imam potrebu izmišljati sretnije detinjstvo nego što sam ga stvarno imao. Ale to było na tyle wstrząsające dla mnie, że zacząłem się zastanawiać, dlaczego ja mam potrzebę, skąd we mnie potrzeba, żeby wymyślać dzieciństwo, które jest szczęśliwsze niż to, które prawdopodobnie było. Koji su to oni podsvjesni pripovjedači koji me tjeraju da izmišljam priča o sebi gdje ispadam dobar ili gdje ispadam manje loš ili gdje ispadam žrtva ili gdje ispadam manipuliran, gdje su uvijek oni drugi koji su loši, a ja sam dobar. Kim są ci podświadomi narratorzy, którzy mi podpowiadają te historie, w których ja zawsze się okazuję lepszy od innych, mądrzejszy, milszy, dobry i tak dalej, i tak dalej. Skąd się oni wzięli i w jakie mechanizmy tym wszystkim władają? I shvatio, da su ta dva mechanizma kod mene, krivnja i kajanje. I zrozumiałem, że te dwa mechanizmy główne to jest poczucie winy i kajanie, Ksenio, to jest? To jest griźnia sawiest. Proszę państwa, jak się ma poczucie winy, to potem kolejny krok to jest, że mi jest przykro, że się... Żal, z tego powodu. Dziękuję bardzo. I tak je počela Črna mati zemlja. Ja sam pronašao zbog čega se kajem, čega se sranim najviše u životu. Bio je taj jedan dečko u našem selu kojeg smo svi maltretirali. I kad sam se ja priznao, kad sam iz odrasle perspektive vidio koliko smo bili grozni, imao sam potrebu jednostavno to izbaciti sebe jer je to bilo doista strašno. I w moim wypadku to był głównie ten wstyd. I przypomniałam sobie wtedy o chłopcu z naszej wsi, którego wszyscy w dzieciństwie maltretowaliśmy, ja też. I kiedy z tej dorosłej perspektywy zdałam sobie sprawę, co my mu robiliśmy, jacy byliśmy dla niego, to wtedy właśnie zrozumiałam, że to jest to, z czym muszę się zderzyć i o czym muszę opowiedzieć. Co muszę z siebie wyrzucić. Tak, ta kombinacja czytania o psychologii, ale i introspekcja. Introspekcja, ale też myślę sobie leczenie ran. Ale jest to tak, leczenie ran. Pa, nie wierzę baš u terapeutsku ulogu književnosti. Nie wierzę w terapeutyczną rolę literatury. Ali ponekad samo samo ispisivanje toga i činjenica da onda ta knjiga, ta priča potaknula druge da razgovaraju o tim temama.
na neki način ti daje osjećaj da si reflektirao o sebi i da si na to možda natjerao neke druge i možda u budućnosti spriječio, ne znam, takve slične pojave. Ale chociażby sam fakt tego, że się coś przeniesie na papier z tych swoich doświadczeń, to już i że to czyta ktoś, kto może też znaleźć siebie w tym, odnaleźć, to pomaga z jednej strony w ten sposób, że w jakiś sposób jednak wyrażam siebie i to, co we mnie jest i co jest problemem, a z drugiej strony ludziom, którzy być może mają podobne problemy, czy też tak, że mogę pomóc w ten sposób, jeżeli już ta literatura by miała mieć jakieś to znaczenie terapeutyczne, to w tym sensie. No, podobno czytamy książki, dlatego żeby zetknąć się z różnym doświadczeniem, tak? Że nie musimy przeżywać, ale stykamy się z tym doświadczeniem. Da, slažem se i čini se da je u nekom trenutku, ja sam se malo bojao i moja obitelj se bojala, odnosno moja majka i sestra su se bojale kako će to prihvatiti selo, zato što ja opisujem neke stvari koje su se stvarno dogodile i svi znaju da su se dogodile, samo se nikad nije razgovaralo o tome. Aha, zgoda, tak, ja się z tym zgadzam. W moim wypadku jeszcze była kwestia rodziny, to znaczy mojej mamy i mojej siostry, które się obawiały tego, jak nasza wieś, to znaczy ludzie, którzy tam cały czas mieszkają, jak oni przyjmą to, o czym ja piszę. I stvarno je bilo nekoliko ljudi koji više ne žele razgovarati sa mnom tamo, ali većinom cijeli taj kolektiv kao da je odahnuo, kao da je nekakav teret skinut, i kao da su sad odjednom ljudi dobili slobodu razgovarati o tome. Jer mi kao kolektiv želimo o sebi pričati nekakvu prekrasnu priču o našem identitetu, kao da smo mi dobri, da smo uvijek bili dobri, da smo se trudili biti dobri, da nismo loši i tako dalje, ali istina je potpuno drugčija, ne? I rzeczywiście jest kilka osób w naszej wsi, które już ze mną nie rozmawiają, ale w większości ludzie przyjęli tę książkę jako taki powód do tego, żeby wreszcie odetchnąć, wreszcie przyznać pewne rzeczy i zacząć rozmawiać o nich, bo oczywiście każda wspólnota, tak jak ta wieś, każda ma jakąś swoją opowieść, swoją narrację o tym, zazwyczaj jak to pozytywnie siebie widzi i ewentualnie negatywnie wszystkich dookoła, natomiast ta książka pewne rzeczy otworzyła i przede wszystkim otworzyła pewne tematy, które do tej pory były tematami tabu i zaczęliśmy rozmawiać o nich. Oj, to jest wielka moc literatury. Ja też sobie pomyślałam, że ta historia, którą opisujesz, mogłaby się równie zdarzyć w każdej wsi. Również u nas na przykład, u nas w Rumunii, w Niemczech, we Francji, wszystko jedno gdzie. Tak naprawdę trochę przywróciłeś taki obraz wsi, nie wiem, środkowoeuropejskiej. Powiedz troszkę o tym regionie, w którym się to wszystko dzieje. Lijepo je što se to sad tako interpretira. Ali kad je knjiga izašla, nisam imao osjećaj da će to imati takav efekt. Mislim si da nikog neće zapravo zanimati nekakva priča o nekom klincu u Međimurju, u jednoj regiji Hrvatske koja nije osobito ni turistički važna, niti bitna, niti... Međimurci su većinom tihi i samozatajni. Kiedy książka wyszła i pewnie wcześniej, ja myślałam, że nikogo nie będzie interesować powieść o chłopcu, który mieszka w takim regionie Chorwacji, który nie jest jakoś specjalnie ani znany, ani wydaje się ciekawy. O chłopcu, który jest taki zupełnie, jak ten region, jak ci ludzie, czyli cisi, dyskretni, żyjący jakimś swoim małym życiem, tacy, którzy gdzieś tam z boku tej wielkiej historii, wielkiej turystycznej Chorwacji, którą wszyscy znamy, gdzieś tam sobie egzystują. Međutim, onda su ljudi počeli čitati to iz drugih regija i rekli da je stvar univerzalna zapravo. I što mi je zapravo pokazalo, ok, ja sam na nekoj razini uspio dotaknuti nekakav vrlo snažan arhetipski odnos, a to je odnos izdaje i krivnje zbog toga. Ne?
Ale potem okazało się, że czytelnicy to mi pokazali, że to jest historia uniwersalna rzeczywiście. Z tego sobie nie zdawałem sprawy pisząc, ale rzeczywiście, że to jest po prostu historia archetypowa historia zdrady, przyjaźni, winy, czyli tych rzeczywiście zupełnie archetypicznych tematów naszej kultury jako takiej pewnie. A što se tiče Međimurja, to je regija između dvije rijeke koja je mala, ali jako slična ovom tu području kroz koje, u kojem smo sad, samo je sve kao smanjeno za recimo 30%. Drva su manja, jezera su manja, rijeke su manje, kuće su bliže jedna drugoj, nije ti sljedeći susjed tam kilometar dalje, jel? Međimurje jest bardzo podobnym tak naprawdę regionem, ja mam takie wrażenie przynajmniej, jak tutaj to, ta wasza część Polski, czy też pogranicza. My leżymy między dwoma rzekami, stąd też nazwa Međimurje. Ale powiedzmy, że Međimurje to jest takie tutaj pogranicze w małym. Wszystko jest troszkę mniejsze, mamy mniejsze drzewa, domy są bliżej, wszystko jest w takiej miniaturze, ale bardzo, bardzo rozpoznaję podobny klimat, podobną wręcz krajobraz jak w Međimurju. I mi Međimurci, ja sebe smatram dijelom toga, jako sam već 20 godina u Zagrebu, gojimo o sebi nekakav narativ da smo gostoljubivi, da smo dobronamjerni i da smo jako, jako marljivi. Mi većinom gledamo u zemlju, odnosno u motiku, nego u sunce, odnosno ne dižemo glavu, ne bunimo se previše i tako. Ne bunimo se previše, bravo. Osim mene. Kad se ja mogu sad sjediti. Da Međimurci goje osobno... Ja co prawda od 20 lat już mieszkam w Zagrzebiu, ale uważam siebie za Međimurca, to jest moja tożsamość. I ciekawe, że my myślimy o sobie w taki specyficzny sposób, znaczy uważamy, że jesteśmy gościnni, oczywiście. Zawsze mamy dobre zamiary i trzecia rzecz, jesteśmy bardzo pracowici. Generalnie z motyką w ręce i z wzrokiem spuszczanym w ziemię bardziej niż patrzymy w niebo i w słońce. I ono, co jest posebno od tego Međimurja, od nasljeđa Međimurja uszło u knjigu, je ono, co i mene oblikovalo, jer dijete kad traži nekakav odgovor i ne nalazi ga, ne znam, u crkvi, u školi, kod roditelja, onda se posluži pričama koje čuje. Ja sam svoje priče čuo od bake. I to, co mnie ukształtowało, to, co mi pozwoliło jako dziecku znaleźć odpowiedzi na różne pytania, to były te historie, które opowiadała mi moja babcia. I to były te legendy związane z miejscem, z regionem. One też są zawarte w książce. One są i u knizy. Tak. Tako je, one su u knjizi i to je jednostavno ta mitologija koja tek kad ju ispišeš vidiš koliko je mračna, koliko je ona služila tome da djecu drži na sigurnom u selu, ne smiješ gore u brda, ne smiješ do rijeke, ostani na sigurnom. To dopiero kiedy się to wszystko spiše, kiedy ich się tyle znajdzie w książce, to dopiero człowiek sobie zdaje sprawę, jak bardzo mroczna jest ta mitologia i to niewątpliwie miało bardzo konkretny cel. Chodziło o to, żeby dzieci się trzymały blisko domu, żeby nie wychodziły, nie wychodź poza wieś, bo tam coś cię złego w lesie spotka. I nie ma tu prewielkie filozofie, nie są to ani neke wielkie priče. Dovoljne są samo te slike. Evo, recimo slika koja mene još dan danas ovoga, mi se dlake na kost riješe. Znači, gore u šumi žive, odnosno žive, su bića bez glave, koja jedino što rade je nose svijeće. I tu nie ma jakiejś wielkiej filozofii, to są po prostu, wystarczą dlatego, żeby te dzieci trzymać blisko domu, wystarczą te obrazy i to na przykład ten taki najmocniejszy, który mi do dzisiaj się włos na głowie jeży i przechodzą mnie ciarki, to są, jak my to w książce mamy, sweciery, świczki. Przepraszam Państwa, ja nie przeczytałam książki po tym, kiedy ona się ukazała, bo też mam traumy, każdy ma jakieś traumy, no więc ja też mam, no w związku z tym przepraszam, ale dziękuję Zosiu. Świczki, tak? Czyli ta historia o tych ciałach bez głów, które gdzieś w tym naszym lesie sobie chodzą, jedyne co robią, to chodzą z tymi zapalonymi świecami. To jest rzeczywiście tak mocny obraz, że to dziecku wystarczy, żeby się trzymało blisko domu.
I kad si dijete, ona ti govore ako slučajno nakon što padne mrak odeš do Mure, da će iz Mure te na dno povući murske deklice. To su duhovi djevojki koje su se išle utopiti zbog nesretne ljubavi. A z kolei uważaj, bo jeżeli o zmroku czy też po ciemku zbyt blisko podejdziesz do rzeki Mury, no to wtedy oczywiście dziewice pewnie, morskie dziewice to u nas jest, wtedy cię na dno pociągną morskie dziewice, czyli duchy dziewcząt, które z powodu nieszczęśliwej miłości utopiły się w tejże murze. Takie topielice jak u nas. To jest moguće slavenska mitologia generalno. Tak. To jest tak naprawdę część słowiańskiej mitologii ogólnie rzecz biorąc. Niczego nie lukrujesz tam w tej swojej książce. Jakby piszesz o takich też mrocznych stronach społeczności. Piszesz tak? O mrocznych stronach, a ta Malsredina, tak ten niszton. Już trochę powiedziałeś, że ludzie to przyjęli różnie, ale że możesz spokojnie wracać do tej wsi. Przyjęli to. Moj urednik Črne mate zemlje u Zagrebu je, kad smo išli na prvu promociju, on inače jako puno govori, stalno govori, međutim ja ga vozim u auto i on zamišljeno gleda kroz prozor, duboko uzdiše, ja ga pitam Kruno šta je ovoga. I on pita, hoće oni nas raščetvoriti s traktorima tamo kao? Redaktor mojego wydania oryginalnego, Kruno Lokotar, kiedy jechaliśmy na pierwsze spotkanie właśnie tam, w serce, jak to się mówi, nie, w paszczę z lwa, on jest strasznie gadatliwy, on normalnie ciągle gada, a tutaj jedziemy samochodem, on siedzi w aucie, nic nie mówi, jakiś taki spięty i pyta, słuchaj, czy oni nas tam traktorami rozciągają? Rozerwą traktorami? Ja sam rekao, nemam pojma, ale eto, sad je gotovo, sad idemo. Ja nemam pojęcia, ale trudno, no raz ko się śmierć, jedziemy i zobaczymy. Ali kad smo došli, to bila prva od poslije, ja ne znam, 100 promocija valjda te knjige po Hrvatskoj, došlo je pol sela, iako znaju aktere koji su od nekih prikazani onako ružno kao što su zaslužili. U prvom redu su bili župnik, predsjednik općine, mažoretkinje su nas dočekale, živa glazba. Ono, baš je bilo selsko narodno veselje. To bila pierwsza promocja z całej pewnie więcej niż setki, która się w Chorwacji odbyła. Natomiast tutaj przyszło prawie cała wieś. Wszyscy, chociaż oni doskonale wiedzą, to dla nich jest pewnie powieść kluczem poniekąd. Oni doskonale wiedzą, kto został opisany niespecjalnie pozytywnie i o kogo dokładnie chodzi, ale przyszli prawie wszyscy. W pierwszym rzędzie oczywiście siedział ksiądz, siedział szef tam, sołtys pewnie by to było. Mażorytki, nie słuchajcie, to są, proszę Państwa, to są te takie, ja nie wiem właśnie nigdy jak to po polsku, ale to są te takie zespoły, tak, mażoretki, no właśnie. Czyli one były na powitaniu, no po prostu komitet powitalny, proszę Państwa, tak naprawdę taki festyn to był, dzień festynu w mieście, we wsi. Tak, da većina je to stvarno prihvatila i između ostalog zato što ja sebe nikad nisam isključio iz toga, sebe nisam nikad postavio u poziciju da ja iz božanske perspektive govorim o tome, nego što god da sam napisao ružno o njima, napisao sam o sebi. Ja myślę, że to było też dlatego, że oni doskonale wiedzieli, że ja jestem stamtąd i nigdy nie dałem sobie prawa do takiej pozycji, że jestem zewnątrz, że mam prawo ich osądzać, że skoro napisałem coś złego o nich, to tak naprawdę napisałem to też o sobie i oni to wiedzą. I ma par ludzi, koji nie żele rozgovarać sa mną, ale koji jebe. Jest też pewna liczba ludzi, którzy ze mną nie rozmawiają, ale kij im w oko. Okay. To była znacznie mocniejsza, ale Państwo wybaczą, ja w końcu... Prewoditeljica to mało ublaży, jest to kao knizi. Nie, potem studenci będą słuchać i tak głupio będzie moje, gdzieś tam do nich to dotrze i potem dostanę jakieś tutaj... Okej, okay, powiedz mi jeszcze tak... Ta część w Medjimurju dzieje się w latach 90., na początku lat 90., tuż przed rozpoczęciem, znaczy w momencie, kiedy rozpada się Jugosławia. No, radny
Nie ma tam wojny, tam pojawiają się na ostatnich stronach tylko czołgi, tak, które przejeżdżają. Ale napięcie, czuć napięcie w ludziach jakoś. Tak? Dobrze czytam tą książkę? Aha. Tak sobie pomyślałam, że żyjemy teraz w czasach, w których to napięcie też rośnie jakoś. I czy... I jakby, no tak, jest i pandemia, mamy i zbliżające się migracje, właściwie już trwające, tak, ludności. I nie wiem, klęska klimatyczna gdzieś tam w tle. Jakby jest dużo problemów, które narastają. Czy literatura może nam jakoś pomóc? Super pitanje. Ko prvo, ne znam za Poljsku, u Hrvatskoj ne čita puno ljudi. Świetne pytanie. Jako pierwszy punkt. Nie wiem, jak wygląda ta sytuacja w Polsce, natomiast w Chorwacji czyta niewielu ludzi. I nisam siguran da bi mračna priča poput Černe mati zemlje pomogla nekom ko se jako loše osjeća. I nie jestem pewien, czy tak mroczna historia jak Czarna Matka Ziemia mogłaby komukolwiek, kto się nie czuje w tych czasach zbyt dobrze, nie wiem, czy ona by mogła pomóc. To jest na površini ono, co myślę, ale u dubini? To jest oczywiście dość tak na powierzchni ta pierwsza uwaga, ale jeśli chodzi o taki sens głębszy. Czak i najteże pricze imaju taj potencjał da nam artikulirają własną jakąś patnię. Nawet te najtrudniejsze, najcięższe, najbardziej skomplikowane historie, one mają pewien potencjał, żeby w nas otworzyć te nasze ciemne strony. Pa makar na razini da je u redu priznati słabość i da je u redu rozmawiać o swoim osjećajima. Przynajmniej na tym poziomie, że to jest dobrze i to jest w porządku i tak trzeba. Powiedzieć o tym, otworzyć te, zrobić ten pierwszy krok, powiedzieć o tym, co nas gdzieś tam... Choćby o swoim lęku. O swoich słabościach, tak? I lękach, tak. Mm-hmm. Dzięki. Da se vratimo na karate. Postoji taj užasan tabu u sportskim, posebno muškim društvima, da se ne razgovara o osjećajima. Ono, to je baš, ono, nemaš s kim početi razgovarati o osjećajima, jer ćete gledati kao da nisi normalan, ne? Wróćmy do karate. To jest tabu typowy nie tylko dla sportów walki, ale w ogóle dla tych sportów, które głównie mężczyźni uprawiają. Nie rozmawiamy o emocjach, o uczuciach. O tym się po prostu nie rozmawia. Nego, glumisz, da si alfa mużiak, glumisz, da si savršeno samouvjeren, jer je to jedini način kak se nosić sa stresom koji te czeka, ne? Udajesz, że jesteś alfa samcem, dziękuję bardzo, że dajesz radę, bo tylko w ten sposób możesz stanąć twarzą w twarz z tym stresem, który cię czeka, który jest na horyzoncie. I koji jest rezultat? Rezultat jest taj, da u zadnjih godinu dana, jer my smo u Zagrebu już imali dwa velika potresa, gdje su ljudi doslovno, ja znam ljude koji su prvo kupili stan u Zagrebu koji je bio potpuno srušen u potresu i s onim parama koje su im ostale su kupili stan u Sisku, odnosno kupili su kuću u Sisku koja je isto razvaljena. Ne? Pytałam, jaka jest puenta, bo nie bardzo wiem, jak tutaj, w którą stronę idzie tłumaczenie, ale kolega powiedział, że puenta będzie później, więc państwo wybaczą, no spróbujemy. Ty mnie ogovaraš sad njima. Da. Is she talking shit about me? Yes. Tłumacz, zobaczymy, co będzie dalej. No właśnie. Co bym w przypadku? Pa, osim pandemii, smo mi imali dwa potresa tak. W Zagrebu. Nasza sytuacja, to proszę Państwa, u nas nie jest tak strasznie źle w Polsce, jakby nam się wydawało. W Chorwacji w zeszłym roku, czyli w roku pandemicznym, były dwa trzęsienia ziemi. Ja znam ludzi, którzy przeżyli trzęsienie ziemi w Zagrzebiu, stracili dom i kupili dom w Sisku, w którym po kilku miesiącach również było trzęsienie ziemi, oni stracili wszystko po prostu. I jako puno ludzi u moim okrążeniu je
krahiralo i to są većinom muški. I bardzo duża liczba ludzi w moim otoczeniu wokół mnie przeżyło załamanie, tak. To jest taki totalny kryzys i większość tych ludzi to byli mężczyźni. Jer ne znaju šta bi sami sa sobom kad su bespomoćni. Bo oni nie wiedzą, jak reagować, nie wiedzą, co zrobić ze sobą samym. Są zupełnie, czują się zupełnie bezradni. Żeny su se ukopale, a my muški smo ostali. Kobiety mają swój modus operandi w tych kryzysowych sytuacjach, a mężczyźni po prostu nie wiedzą, jak się wtedy zachować, co ze sobą zrobić. Mislim da sam sad otišao malo u digresiju, ali to me povuklo, tak da nemojte zamjeriti. To była mała dygresja, przepraszam bardzo, ale pytanie było tak, że tak jakoś chciałam powiedzieć. Dlatego, że funkcjonuje taki stereotyp mężczyzny, że mężczyzna musi być silny i nie mówić o emocjach, tak? Okej. Jak czytałam o stresie pourazowym, o PTSD, w autobiografiach na przykład żołnierzy i w stresie takim wojennym, pojawia się określenie, że traumatyczne wspomnienie żyje osobno, że jest jak zdziczały pies, warczący, zły, nieobliczalny, który nie wiadomo kiedy zaatakuje. I stąd... I jakby oswojenie tego psa pamięci, jakby spojrzenie mu w twarz, znaczy w oczy, wyzwala z zaklętego tego kręgu traumy. Tak sobie myślę, że literatura może w tym pomagać. Myślę, że może. Upravo w tym dzielu, da postanemo slobodni da izgovorimo neke stvari. Mislim, ako ništa može. Drugo. Ali mislim da to često čovjek ne može sam. Da treba pomoć ili stručne ruke ili treba pomoć nekakvog dobrog komada teksta. Ne mora biti tekst, može biti izvedbena umjetnost koja mu daje tu slobodu da onda i on bude slobodan i da kaže nešto o sebi. Mislim da može, da to je coś co daje taki moment otwarcia, wolności, swobody, żeby rzeczywiście zacząć o tym mówić. I to może też zrobić, przy czym wydaje mi się, że to jest trudne bez pomocy profesjonalnej, ale tak, literatura, nie tylko tekst, to może być jakikolwiek inna dziedzina sztuki, coś, co w nas otworzy te rejestry i pozwoli nam rzeczywiście powiedzieć to pierwsze zdanie. Pisarz też, sięgając do przyszłości, daje jakby inne możliwości, jakby pole innego patrzenia na daną sytuację. Pisarz, sięgając na przykład do jakiejś historii z przeszłości, może ją, no niekoniecznie swojej, może być wymyślona, tak? Albo na bazie jakichś... Posegnę za komadą proszę, z tej nienużą swoje. On ma tu możliwość, może je przedstawić. Może ją z innych stron przedstawić, jakby inne punkty widzenia, jakby dać nową możliwość interpretacji czy pracy z nią. Pa da, ja se slažem s time da ovoga, naravno da ne možemo govoriti generalno o književnosti, ima milijun prosedea trenutno samo u suvremenoj književnosti, onda još kad krenemo u povijest je stvar puno različita. Mene zanima isključivo, dosta sam sebičan i egocentričan u tome, ali kad idem pisati, onda idem pisati isključivo o stvarima koje me duboko pogađaju i koje na neki način vučem sa sobom od svog djetinjstva i koje na neki način pokušavam razriješiti. Ne? Zgadzam się, chociaż też trzeba przyznać, że literatura w tej chwili jest tak różnorodna. Trudno powiedzieć mówić o jednej literaturze, a więc też o tych sposobach, w jakich pojedynczy autorzy do niej podchodzą, jak realizują te różne problemy, o których chcą pisać. Ja jestem tutaj dosyć egocentryczny, pewnie egoistyczny, znaczy ja mogę pisać i piszę tylko o tym, co mnie bardzo głęboko dotyka. Poza tym zazwyczaj też coś, to są jakieś rzeczy, które ciągną się za mną właściwie od dzieciństwa. I tu jest już jedna stwar. jeszcze jedna rzecz. Da.
Uvijek je u tome nekakav element egzibicionizma. Svaki pisac želi da ga se na neki način voli, da ga se razumije, pa makar i preko onog dijela da ga se mrzi, da bi ga se razumjelo i voljelo i tak dalje. To Państwo na pewno zrozumieli. To jest zawsze pewien element ekshibicjonizmu. Znaczy każdy pisarz chce być lubiany i czasem nawet w ten sposób, że najpierw za pomocą jakiejś niechęci czy wręcz nienawiści, którą może jakiś tekst wywołać, ale żeby przez nią dojść znowu do tego, żeby go cenić, lubić i kochać. I sad to jest etyczno okej, kad ty eksploatiraš vlastitu powieść. Z etycznego punktu widzenia jest w porządku, jeżeli ty piszesz o sobie, o swojej własnej historii. Mało postaje triki, kad piszesz o swojej obitelji. Kiedy piszesz o swoich, włączasz to swoją rodzinę, to już jest troszkę problematyczne. A kad sam u Cigrinu počeo pisati iz ich perspektive o mladom Romu, o ženi, dakle kao muško, hetero, bijelo, dakle na vrhu hranidbenog lanca, onda sam doista imao ozbiljne primisli, je li to u redu. Ale kiedy w kolejnej powieści, czyli w Cyganie, ale najpiękniejszym, z tej perspektywy w ten sposób zacząłem pisać o młodym Romie, o białej kobiecie heteroseksualnej, no to już zacząłem się zastanawiać, czy to jest w porządku, czy ja mam tego prawo. I długo mnie to mučilo, a onda sam si u jednom trenutku rekao, slušaj, ak ty ne napišeš tu knjigu, niko drugi nećeš ispričati tu priču i izvoli to sad napisati i zaboraviti sve. I zastanawiałam się nad tym, to mnie męczyło bardzo długo, ale pomyślałam sobie, jeżeli ty nie napiszesz tej książki teraz, tego tekstu, to tego nikt nie zrobi, a to jest rzecz, którą trzeba jakoś ubrać słowa, trzeba siebie wyrzucić, napisz, zapomnij, ale w każdym razie musisz to zrobić. A co było inspiracją do napisania Cygana? Pa, Hrvatska je na migrantskoj ruti od kraja 90-ih. Chorwacja znajduje się na tym, na tej drodze migracji od końca lat 90. I Međimurje tu bilo jako aktivno, u mom selu se točno zna tko se obogatio tako da prebacuje ljude preko granice u Sloveniju. I Međimurje było częścią tej trasy. U nas się bardzo dobrze w naszej wsi bardzo dobrze wiadomo, kto wzbogacił się na tym, że nielegalnie przerzucał ludzi przez granicę, do Słowenii głównie. Tako da 2015, kad je krenuo veliki migrantski val preko Makedonije pa Srbije pa onda u Hrvatsku, dok je cijela Hrvatska rekla, pa mi smo na migrantskoj ruti, mi u Međimurju smo rekli da, mi to već znamo jedno 20 godina. Także kiedy w 2015 roku się wydarzyła ta fala migracyjna, z Macedonii przez Serbię ludzie szli do nas, to cała Chorwacja wybałszyła oczy i stwierdziła, że wtedy dopiero ludzie jakby zdali sobie sprawę, że Boże, my jesteśmy też częścią tego. A my w Međimurju, no tak, my to wiemy od dawna, my się tym zajmujemy poniekąd od dawna. Da, mi zarađujemo na tome već, ono, vi ste siromašni. No, my na tym zarabiamy już, słuchajcie, dobrych parę lat. I bilo mi je stalo prikazati priču čovjeka koji bježi i koji zapne u Međimurju, upravo u jednoj od tih po zlu pošlih operacija prebacivanja ljudi. I chciałam opowiedzieć historię człowieka, który ucieka i który niestety ma tego pecha, że właśnie w Međimurju zostaje zakleszczony, dlatego że akcja tego przerzucania nielegalnego akurat w jego przypadku się nie udała. Bilo mi je zanimljivo opet prikazati kako malo selo reagira na činjenicu da su krijumčari ljudi, naši susjedi. I puno sam razmišljao o tome zašto ih nitko ne prijavi, ne? Jer oni rade nešto ilegalno. I chciałam zobaczyć, jak to wygląda w tym naszej wsi. To znaczy, dlaczego wszyscy o tym wiedzą? Nikogo to nie dziwi, władza nie zgłasza tych sąsiadów właściwie, którzy się tym zajmują, czyli sąsiedzi, którzy no, prowadzą działalność jakby nie było nielegalną i to jeszcze, której przedmiotem są ludzie, ale dlaczego wszyscy na to się godzą, wszyscy się do tego przyzwyczaili.
I zaključio da su dva bitne elementa. Prvo, nije se osjećalo da oni rade nešto što je moralno jako upitno, odnosno oni su pomagali ljudima koji bježe iz teških uvjeta u Europu, uzmem im 100 eura i pomogne im da idu dalje i to je ok. Prvi stvar. I doszedłem do wniosku, że tutaj są dwie kwestie. Pierwsza jest taka, że dla nikogo ten proceder nie był moralnie problematyczny, nie był do osądzenia. To jest pomoc, oni to uważają, że to jest pomoc ludziom. Co prawda bierzemy za to 100 euro lub tam ileś więcej lub mniej, ale że to jest pomoc, tak sobie to tłumaczą, że to jest po prostu pomoc ludziom w potrzebie. A druga stwar, i tu stwary postają mało problematyczne, krijumčari su zapravo bili korisni jer migranti nisu ostali s naše strane stranice. A druga rzecz, i to jest właściwie chyba clue całej tej sytuacji, że tak naprawdę dzięki temu procederowi przerzucania nielegalnego ludzi na granicę, oni nie zostają u nas, tylko się ich pozbywamy. Tak, da su oni pridonosili status quo. E sad, tu priču sam stavio u kontrapunkt sa odnosom između Roma i Hrvata u Međimurju, koji postaje sve gori i gori i gdje je već nasilje, ne da će početi, nego je već počelo. I ta sytuacja była dla mnie kontrapunktem do opowiedzenia drugiej historii, która jest typowa dla tego regionu, czyli tej romskiej mniejszości, która jest tam od zawsze i z którą relacje jej z nami, Chorwatami, są coraz gorsze. I żeby zobaczyć, jak to wygląda, skąd się to bierze i to pogarszanie się tej sytuacji. I moje selo jest 3 km oddaljeno od prvog romskog naselja i možda jednog dana, ak se Magdalena odluči, ćete čitati o tome na polskom. Moja wieś znajduje się 3 kilometry od pierwszej takiej no, miejsca, gdzie Romowie mieszkają, czyli ich jakiejś takiej wioski. I jeżeli Magdalena przetłumaczy, to pewnego dnia może Państwo o tym przeczytają. Albo ktokolwiek. Dziękuję bardzo. Jak mówiłeś o tej historii na granicy i tym przerzuceniu, to w zasadzie pomyślałam, że ta historia dzieje się też u nas w tej chwili, tak? I że też jest impas graniczny duży, tak? Ponieważ uchodźcy są, są zamknięci między jedną a drugą granicą. I ani, z jednej strony wojsko, z drugiej strony wojsko, a w środku są ludzie, którzy nie mają co zrobić. To jest okropna sytuacja. No dobrze, a co teraz piszesz? Co piszesz, Sada? Ja wiem, że to tak nie powinno się pytać o to, ale... To nie wiem, co trzeba opisać, co opisać, naravno to też pytanie, ale... Sada sam na jednej divnej turneji polskom. Chwilowo jestem na takim jakby turne, wspaniałym, pięknym turne po Polsce, jeżeli pani pyta, co teraz pisze. I rozmawiam z dragim, pamiętnym ludźmi i prawie się, że sam neki pisac. Rozmawiam z miłymi i mądrymi ludźmi i udaję, że ja też jakoś tak tutaj jestem kimś, jakimś pisarzem. A u četvrtak, kad se vratim u Hrvatsku i sjednem pred laptop, ona će biti manje od makova zrna. A w czwartek, kiedy wrócę do Chorwacji i usiądę przed swoim laptopem, to będę takim małym żuczkiem. Jer krećem pisati novu priču, od koje sam, kao u ostalom i od ove prve dwie, potpuno prestrašen. Bo zaczynam pracę nad kolejną historią, kolejną prawdopodobnie powieścią i tak jak było z pierwszą, tak jak było z drugą, czyli formalnie drugą i trzecią powieścią, potwornie się tego boję. Mogę wam reći ukratko, kraj 80-tych, hrvatska emigracja u Njemačkoj i konflikt sa jugoslavenskom tajną służbą. Króciutko, historia będzie poświęcona gastarbeiterom, jak rozumiem, czyli Chorwaci pracujący, nie tylko Chorwaci, Jugosłowianie, ale Chorwaci pracujący w latach 80. w Niemczech i kwestia tego, jak tajne służby jugosłowiańskie się wobec tych ludzi, jak ich traktowały i co tam się działo. To jest... Troszkę rozbudowanie tego wątku, który się też pojawia w Czarnej Matce Ziemi, tak? Jak mały Matija szuka swojego ojca na posterunku i go usprawiedliwia, że tak, pracuje w Niemczech, ale nie chodzi do kościoła. Da. Ja sam gastarbeitersko dijete i mnie jako dobro zapravo ta poznata, ta tużna pozadina
te gastarbajterske klase koja jedva čeka da se vrati u svoju domovinu, međutim oni su već zaboravili kakva je zapravo domovina, oni imaju nostalgiju za nekakvom domovinom koja vrlo vjerojatno nikada nije postojala. Ta cała historia gastarbeiterów, przepraszam Państwa, tutaj znów mój będzie dodatek, no bo rzeczywiście my w Polsce tego nie mieliśmy w 80-tych latach, byliśmy za żelazną kurtyną i zupełnie inaczej ta nasza historia wyglądała. Jugosławia i Niemcy zachodnie podpisały umowę, ponieważ potrzebna była siła, robotnicy do tego, żeby ten boom wielki w Niemczech, ktoś to musiał robić. I zdaje się z Turcją i właśnie z Jugosławią były podpisane umowy i po prostu całe były agencje i autobusy, które kilkanaście razy dziennie, dziesiątki, setki, tysiące ludzi wywoziły do Niemiec, którzy tam pracowali. Jak mówi Krystian sobie, jestem dzieckiem tych gastarbeiterów, ja bardzo dobrze znam te klimaty, znam te historie takich rodzin. I wiem dokładnie, jak to wyglądało. Znaczy, to są ludzie, którzy wyjeżdżali, pracowali, jechali z takim planem, że pojadą, troszkę zarobią, ale wrócą do domu. I zazwyczaj się to nie udawało, bo byli zbyt długo. Zawsze się wydawało, że tych pieniędzy jeszcze trzeba troszkę zarobić i jeszcze trzeba wspomóc rodziny. I mieszkali tam i pracowali z taką wielką w głowie obrazem tego, wyidealizowanym obrazem tej swojej ojczyzny, do której tam kiedyś chcieli wrócić, ale to właściwie była jakaś taka nostalgiczno-melancholijna historia, która nie miała już właściwie nigdy nie była realna. W związku z rzeczywistością. O prosty, owe jako filmu Lost in Translation, ale mi się czyni, że są jako trzy rzeczenice, a ty znasz... Ok, hvala, oprosti. U nas było, znaczy, może nie było to na taką skalę, ale u nas dużo ludzi wyjeżdżało do Stanów wtedy. Tak, tylko nas nie było, no, bo tam razem ludzie szło w Ameryku, tu są mogli ci radzić. I też wyjeżdżali, zatrzymując jakąś nierealną wizję w sobie. I I onda su gore stekli nerealnu sliku domovine i na kraju svog života nisu više nigdje doma. Nisu doma u Americi, odnosno Njemačkoj, i nisu doma u Hrvatskoj, odnosno Poljskoj. Ne? Tak, oczywiście oni jadą, wyjeżdżają, z czasem tam mają te nierealną wizję tej swojej zostawionej gdzieś tam daleko ojczyzny i potem pod koniec właściwie nie są nigdzie, znaczy nie czują się dobrze ani w Stanach Zjednoczonych Polacy, ani w Niemczech Chorwaci, ani w Polsce czy też w Chorwacji. Tak. To jest takie zagubienie pomiędzy. Okej, okay. A może Państwo macie jakieś pytania? Część z Państwa na pewno przeczytała już książkę, więc może... Nadam się, że nie byli dosadni, a ja się bardzo osjećam jako ugodno i ono się rozpryczam, pa ono, żał mi, jak sam pretierał. Ja mam nadzieję, że nie byłem nudny dla Państwa, ale przepraszam bardzo, jak jest mi przyjemnie, a czuję się tutaj u Państwa świetnie, to tak jakoś zawsze dużo mam do powiedzenia. Prosimy o pytania. Pytania, bo będzie głupio przed autorem, który przyjechał ponad 1000 kilometrów. To ja jeszcze zapytam o taką rzecz, bo jakoś mnie to też intryguje. Dżimurie to też są rzeki, tak? To jest taki region, który jest między rzekami. Jakie znaczenie mają rzeki dla mieszkańców? One mają znaczenie, ono, wieratno i ta i nakika w realną sokoną żywotę, ale one symboliczki za stanowniki, ono. Pa sve manje i manje, zapravo. Coraz mniejsze niestety mają znaczenie. I zapravo sve manje u ovom kao realnom životu za ljude koji žive tamo, a sve veći u turističkom smislu. Dla ludzi, którzy tam mieszkają, dla nas stamtąd coraz mniejsze, zwłaszcza w tym życiu codziennym, natomiast mają znaczenie dla turystyki oczywiście regionu. Ale razlika jest u symbolikama između te dwie rzeki. Drawa jest bystra i brza. Ale ogromna jest różnica w symbolice tych dwóch rzek. Drawa jest szybka, krystalicznie czysta.
I ljudi koji žive u tim selima koje su uz Dravu većinom jako vole tu svoju rijeku i u njihovim pjesmama je ona pozitivno uvijek prikazana. Ljudi, którzy mieszkają nad Dravą, kochają tę swoją rzekę i ona, jeżeli się pojawia na przykład w ich piosenkach czy też pieśniach ludowych, zawsze ma pozytywną konotację. A Mura, koja je, igra glavnu ulogu u Črnoj mati zemlji, ona je mutna, ona ima puno virova, ona je, ima puno rukavaca i puno ljudi se utopilo u njoj. Tako da u pjesmama većinom je Mura dobivala nekakvu personifikaciju zločestog božanstva. A Mura, i to jest właściwie, to byśmy powiedzieli, jedna z tych bohaterek akurat Czarnej Matki Ziemi. Mura jest mętna, Mura ma bardzo wiele zdradliwych, jak to się mówi, tych wirów, które ludzi wciągają, ma bardzo wiele odnóg, mnóstwo ludzi się w niej utopiło i ona w literaturze, w folklorze, w pieśniach, w wierszach, ona pojawia się bardzo często jako personifikacja takiego bóstwa zła, złego, mrocznego bóstwa. Czak nie tylko zwanego bożanstwa, które kaźniawa, one koji idu izvan okvira. Djevojke koje se ne žele udati za mladiće kojima su obećane, ljudi koji su htjeli raditi nešto drugo u odnosu na ono što im roditelji kažu i tak dalje. To nie tyle bóstwo zła, co bóstwo, które każe za wyjście poza pewne ramy przyjęte, tak? Dziewczyny, które nie chcą się poddać i wyjść za mąż za tych chłopców, za których nie chcą. Dzieci, które są niegrzeczne. Ona po prostu jest takim małym policjantem tej całej społeczności symbolicznym. No, troszkę już żeśmy o tym mówili, ale w tej książce też jest ważna natura. Jak ważna jest dla ciebie? Pa, za mnie jest bitna, żyję u Zagrebu, kao, jel? Bardzo jest ważna, ale mieszkam w Zagrzebie, czyli w stolicy, w wielkim mieście. Ja bih se odmah preselio na selo, ali obitelj me sad usidrila tamo i tako da ja jednostavno čekam da djeca ovoga dođu do neke razine samostalnosti i onda pićim na selo u prirodu i to je jedno što ja želim. Ja nisam gradsko dijete nikad bio. Zagreb sam zavolio u međuvremenu, ali u principu je moje mjesto na selu. Ja nie jestem dzieckiem miasta, nigdy jakoś nie byłem. Z czasem oczywiście pokochałem Zagrzeb, ale tak naprawdę ta wieś, przyroda to jest to, co kiedyś bym chciał, do tego zmierzam. Znaczy czekam tylko, żeby dzieci urosły i tak naprawdę w tym wielkim mieście rodzina, proszę Państwa, zawsze rodzina, prawda, jest winna, zwłaszcza dla takich, co piszą, albo grają, albo robią coś innego w sztuce. Dzieci chodzą do szkoły, ale jak tylko te dzieci się, że tak powiem, wyprowadzą, albo przynajmniej będą na tyle samodzielne, żebym już nic nie musiał z nimi robić, to ja po prostu wieję na wieś. Super. To jest mój plan. Aha. Proszę Państwa, no prosimy o pytania. Co Was jeszcze zainteresuje? Mówię to samą tekstu. Dzień dobry, dobry wieczór. Przyznam się ze wstydem, że nie czytałem książki jeszcze pana, więc trudno mi się odnieść do tekstu, ale mam pytanie, bo wiemy, że na początku książka w ogóle nie miała racji bytu, tak? Rękopis był odrzucony. Natomiast w ciągu dosłownie paru lat stała się bardzo, bardzo popularna. Nawet były sztuki kręcone na podstawie pana książki i wystawiane w Chorwacji i są bardzo tak uznane. Skąd nagle w ciągu tak krótkiego czasu zrobiła się ta zmiana? Co się stało? Nemam pojma.
Nie mam pojęcia. Ja myślę, że jest ważne mieć szczęście. Trzeba mieć szczęście. Ale isticati sreću znači istodobno bagatelizirati jako, jako veliki rad koji stoji iza toga. Ja sam 4 godine pisao jedan i drugi roman koji imam. Ale oczywiście, kiedy tak duże role przypisujemy szczęściu, to oczywiście wtedy nie przydajemy tej roli, jaką tak naprawdę była ciężka praca. Ja 4 lata pisałem tę książkę, zresztą kolejną również. Ispisao sam priču koja je meni intimno jako, jako bitna i čini se dok se stvarno dotakneš nečega što je duboko u tebi da si se u tom trenutku obratio cijelom svijetu i da su ljudi to primijetili. Ne? Ja napisałem historię, która jest bardzo głęboko moja, bardzo głęboko ze mnie wychodzi i chyba to jest klucz. To znaczy czytelnicy to rozpoznają, kiedy oni poznali, że to jest coś głęboko moje i szczere, przyjęli to po prostu jak swoje. I moguće da sam upao tu u nekakvo, u nekakvom razdoblju u hrvatskoj prozi kada je dosta objavljenih proznih knjiga imalo glavne likove koji su, koji žive u, u gradu, koji su cinični, kojima sve to ide na živce i koji sa drugim svojim ciničnim prijateljima komentiraju onda to. I to był też dobry moment dla tej książki, dlatego że wtedy, kiedy ona się ukazała w 2013 roku, większość literackiej produkcji chorwackiej, że tak powiem, to były historie cynicznych młodych ludzi mieszkających w wielkich miastach, którzy z tym swoim cynizmem patrzą na rzeczywistość i komentują ze swoimi równie cynicznymi kolegami, koleżankami, przyjaciółmi to, co się wokół nich wydarza. A onda sam ja sprodukował książkę, która bazira się na emocji. I onda je to jednostavno, jednostavno sam imao sreću da je išlo, krenulo je kad, kad su čitatelji počeli to preporučivati jedni drugima. A ja napisałem książkę właściwie o emocjach, tak? I bazą całej tej historii są emocje i to się też tak przełożyło na czytelników, bo ona tak naprawdę pocztą pantoflową zaczęła rosnąć. Ludzie po prostu czytali i sobie tę książkę polecali. Czyli społeczeństwo chorwackie dojrzało niejako do tej książki, do tej literatury. Pa dobro, mislim da ovi ljudi koji čitaju u Hrvatskoj su, čitaju svu i svjetsku književnost i, i tako da nisam ja napisao nešto što je, što je toliko napredno u smislu i toliko avangardno u smislu književnom. To je prilično tradicionalno ispričana priča, tako da nije, nije to bilo problema u tome da ona dođe do čitatelja. Ne? Samo je pitanje onda bilo hoće li biti uspješna u tome i hoće li... Hoće li jednostavno čitatelji to shvatiti na, na onaj način na koji sam ja to htio pisati? Ne? Nie wiem, czy można tak powiedzieć, dlatego że to nie jest jakiś awangardowy twór. To jest książka dość tradycyjnie skonstruowana, tradycyjnie napisana. Natomiast tu była kwestia tego, czy to dotrze do czytelników wręcz fizycznie, czy oni po prostu tę książkę wezmą do ręki, ale ta publiczność czytelnicza, która jest w Chorwacji, ludzie czytają wszystko, czytają literaturę światową, więc, rozmaite rzeczy i trudno powiedzieć, żeby oni musieli dojrzeć do tego. To była chyba kwestia tego, żeby książka po prostu gdzieś tam się pojawiła na horyzoncie i żeby ludzie ją przeczytali, wtedy rzeczywiście zrozumieli, że ona mówi o mnie, ale też mówi o nich. Dziękuję bardzo. Aneta Borewicz. Proszę pana, ja mam takie pytanie, ponieważ sama no i popełniłam kilka powieści i dla mnie największą nagrodą za napisanie powieści jest już sam fakt, że ją napisałam. A dla pana? Pa je. Dakle, sama činjenica da ovoga... ja... Od cijelog tog procesa 80% vremena ne vjerujem da ću ikad dovršiti taj roman. Tak, dla mnie też tak jest. Kiedy piszę, to właśnie przez 90% tego czasu jestem pewien, że na pewno tej książki tak nie skończę. Naravno, onih zadnjih 20% onda mislim da sam najjači, ali onda opet kad knjiga izađe, onda sam sav,
se sad loše opet osjećam jer si mislim da sam to mogao i bolje napraviti. Pod koniec oczywiście już czuję się lepiej i myślę sobie, dobra, to jest świetnie, będzie sukces. Potem książka wychodzi i oczywiście znowu jest spadek formy i nastroju, bo myślę sobie, Boże, no przecież mogłem to napisać znacznie lepiej. Da, ale svakako čestitam na vašim romanima. Ali w każdym razie gratuluję powieści. To je golem posao. Bo to jest strasznie wielka praca napisanie jednej powieści, więc gratulujemy. Przede wszystkim fizyczna. Bolą wszystkie części ciała, łącznie z główką. Da, da, fizyczki. Moja leđa jako dobro znaju. Tak, tak. Moje plecy świetnie wiedzą, co to znaczy tak, praca fizyczna pisarza. Super pytanie, Sofia. Prije djece. Zanim się urodziły moje dzieci. Se probudim lepo u 7 ujutro, 7:30. Stanę, wstaję o 7:30, jak mi się chce spać. Popijem kawę, vidim šta ima novoga, onda sjednem u 8 sati pisati, 2 sata pišem, onda radim svoj dnevni posao. Na večer ili popodne još malo odspavam i na večer radim još 3 do 4 sata i u 4 godine roman se napiše. Czyli rano wstanę o tej 7:30, jak mi się chce spać, troszkę tam z 2 godziny pracuję nad powieścią, potem pracuję nad innymi rzeczami, czyli pewnie ta praca na uniwersytecie, potem idę spać, potem wieczorem znowu 2 godzinki i po 4 latach książka, powieść gotowa. To jest recepta. 3 dzieci to poslije. A po 3 dzieci? Po 2 miesiące niszta. 2 miesiące, 0 bodova, 0, nic. Jer su svatko od njih troje u nekom trenutku bolestan i većinom sam ja taj koji ih čuva. No bo w każdym momencie któryś z nich jest chory, tak? A ja jestem akurat naszej rodzinie tą osobą, która generalnie się dziećmi zajmuje. I na večer kad bih ja trebao si onda uzeti sad vremena da bilo šta napišem, pa da makar gledam u taj tekst, onda većinom samo jednostavno popijem pivu i padnem u krevet. Oczywiście wieczorem, kiedy jest ten czas, kiedy wreszcie mogę coś zrobić, chociaż przeczytać, nie, nawet już nic nowego, ale chociaż to, co napisałem do tej pory, no to zazwyczaj jedno piwo i padam martw. Tak, da. Reći ću vam kako je pisać 3 djece, kad dovršim ovaj sad roman koji još nisam ni započeo. Także będę mógł na to pytanie odpowiedzieć teraz, tej nowej sytuacji, stosunkowo nowej, czyli jak pisać, mając 3 dzieci, kiedy dokończę tę powieść, za którą się teraz dopiero zabieram. Może musisz przyjechać do rezydencji. Możesz, tak, to do ci tu, na rezydencji. Tak, bez dzieci. Tak, ale bez dzieci. Ne, mislim, sad govorim ružno o njima, ali oni meni jako fale zapravo. Ali samo da se vratim, bilo bi dobro svaki dan pisati pa makar 45 minuta. Jer jednostavno, ako imaš predugu pauzu između, jako je teško se vratiti u isti onaj san, u isti proces. Ne? Onda moraš vrlo često pročitati sve što si do tad napisao i dok ti se vrati treba opet 2-3 dana. Ne? Ja teraz tak jakoś brzydko wyszło o tych moich dzieciach, ale strasznie mi ich brakuje teraz. Ale wracając do pytania, no, najlepiej by było pisać, gdyby się tak udało, systematycznie, codziennie, chociaż 45 minut, tak? Bo to, co jest najtrudniejsze, to jest to wracanie po jakiejś dłuższej przerwie, kiedy się traci ten wątek, tak? Trzeba właściwie wracać, czytać co się napisało i traci się czas na to, żeby wejść w ogóle w ten proces znowu. Prosimy jeszcze o pytanie. Autor mnie sprowadził. Jak jest z czytaniem u pana? Bo to, co pan powiedział przed chwilą, to trochę mnie sprowokowało, żeby je zadać. I jaką najchętniej literaturę pan czyta, jeśli znajduje pan na to czas? Znaczy ja konkretno. Okej. Prije djece. Zanim się dzieci urodziły. Romane. Publicistiku dosta i to većinom ove stvari koje mi trebaju i za građenje priče, tipa u nekom trenutku sam čitao samo priručnike za forenziku i DNA analizu, gdje ti stvarno moraš onda ući u taj tehnički rječnik.
A więc przed dziećmi, w tej fazie życia przed dziećmi, powieści i publicystyka, ale to też na przykład w pewnym momencie, przygotowując się do Czarnej Matki, czytałem podręczniki kryminalistyczne, kryminologii, tak? Czyli tych różnych tam rzeczy, które są na początku potrzebne do tego prologu. A sad, posle djece? No, po dzieciach, czy też, tak powiem, te tam 7 lat później? Većinom poeziju. Głównie poezję czytam. Jer to ti daje priliku da si daješ taj mali fix, znaš da nećeš ostaviti knjigu, odnosno čak i ako staviš knjigu na 2 tjedna, ti se opet možeš vratiti i pročitati 2 pjesme i opet dobiti taj fix, ne? Czyli to jest, proszę państwa, rada dla rodziców. Znacznie łatwiej jest wejść w tę książkę, tak? Można ją odłożyć, na powieści się za bardzo nie da. A powieść, tomik poezji można odłożyć nawet na 2 tygodnie, jak tam wszyscy są chorzy po kolei, i wrócić do niego bez straty poniekąd. I poezja jest osim toga jako, 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 jako bitna za moją prozę. A poza tym poezja jest bardzo, 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 bardzo ważna dla mojej prozy. Zato jer ta sloboda koju si daju pjesnici u jeziku, jednostavno ti daje taj osjećaj šta se sve jezikom može. Ta wolność, którą sami sobie przyznają poeci, w tym, że tak powiem, grzebania w języku, to jest to, co pisarzowi, prozaikowi pokazuje jasno, co można z tym językiem zrobić, jakie on ma niewyczerpane możliwości. A što se tiče žanrova, ja poludim na onu granicu između visoke književnosti i žanra. Ne, ne, mislim, po meni ta granica nema smisla jer sam često pročitao bolje krimiće nego nešto što se nazivalo visokom književnosti samo zato što nema strukturu i tak dalje. A jeżeli chodzi o gatunki, czy też o gatunki, rodzaje, strasznie mnie denerwuje to dzielenie na literaturę wysoką, literaturę popularną, ponieważ zdarzyło mi się czytać fantastyczne książki, na przykład kryminały, tak, które są znacznie lepsze, lepiej napisane niż to, co jakoś tam jest zakwalifikowane do literatury wysokiej. Nie wiem, jestem wam odgovorio. Czy to odpowiedź na pani pytanie? A na jakie autory? Evo, od żanrowskich autora, żena, która się zove Gillian Flynn. Gillian Flynn, ne, ona je Amerikanka i ona je napisala, čak po jednom film, po jednoj knjizi je film sa Ben Affleckom izašao, Gone Girl. Gone Girl, Sharp Place, Sharp Objects i Dark Places su je 3 romana. Gillian Flynn, meni ona piše u rangu najboljih ovih kao evropskih pisaca visoke književnosti, čak na treni bolje, ali nju smještaju uvijek u žanr krimića. Ja si mislim dobro, ok, nema veze. Preporučio bih ju svakom prije nekog od ovih možda najrazvikanijih trenutno koji po festivalima hodaju. Ne? Ta autorka, Amerykanka, to jest właśnie przykład kogoś, kto pisze powieści, które są gatunkowe, czyli jakoś tak ze strony, od strony krytyki pewnie zawsze uznawane za te troszkę niżej gdzieś w tej hierarchii literackiej. Ale ona jest znakomita, według mnie lepsza niż jeden autor tej tak zwanej wysokiej i mógłbym każdemu zarekomendować. Gillian Flynn. Gillian Flynn, proszę państwa. Nie, tutaj, przepraszam bardzo, bo Christian podał kilka tytułów seriali, tych popularnych seriali, tam nie wiem, HBO czy Netflixa, które powstały na podstawie książek. Ostre obiekty chyba, tak? To u nas się, ostre przedmioty, o, na przykład, to jest jeden z nich. Dark Places, yes. Od poezije, osim velikih svjetskih pjesnika, između ostalog, jedan nam je jako blizak ovdje, odnosno nadam se da, ovo zgleda malo ko seansa, možda nam se spusti njegov duh. Suvremenu hrvatsku poeziju i to isto, ako bih trebao nabrojiti 10 imena, mislim da bi više od pola bile žene. Monika Herceg je najnovija, sad ne znam koliko vam znače i tko je trenutno preveden, ali ovoga, trenutno se u hrvatskoj poeziji piše jako, jako dobro. I tako, eto.
Oczywiście poza literaturą powszechną i tą poezją powstającą w różnych językach, poza polską między innymi, i tutaj jeden z tych, dokładnie wiemy, o kim mowa, tak? Może jego duch nas jeszcze nawiedzi dziś wieczorem. No głównie czytam, no może nie głównie, ale w każdym razie czytam też tę najnowszą, zwłaszcza chorwacką poezję. A ciekawe jest to, że no, miałbym bez problemu, mógłbym tutaj przynajmniej 10 autorów wymienić, i z tego przynajmniej połowa to są kobiety, znakomite, i w ogóle generalnie ta nasza chorwacka poezja ostatnich lat jest świetna. Niestety nie wiem, ile państwo, jakie państwo mają dostęp, i mogę ja tutaj dodać, że pewnie niewielki, bo akurat chorwacka proza jeszcze jakoś jest tłumaczona, ale poezja nie bardzo, niestety, ale to szkoda rzeczywiście. Nie czytałam pana książki i jestem tutaj przypadkiem, ale przysłuchując się z uwagą temu wszystkiemu, co się wydarzyło tutaj, doszłam do wniosku, że dotyka pan źródła prawdy, prawdy emocji, i jest to rozpoznawalne dla każdego, i emocje są niezwykle ważne. W dzisiejszym chaosie w świecie poszukiwanie prawdy i dochodzenie do źródła prawdy łączy się z dochodzeniem do tych emocji, które są bazowe, bo ból jest bólem, krzywda jest krzywdą i jest zrozumiała poprzez jednostkowe opowieści. Dotykając, mówiąc o swoich bliznach, bo tak to postrzegam, dotyka pan innych blizn i stąd poczucie jakiejś bliskości i utożsamienia. I dlatego pana książki mają wartość. I uważam, że mają wagę terapeutyczną. I ja działam w obszarze sztuki na innym gruncie, ale w ten sam sposób jak gdyby traktuję emocje. Moje projekty realizowałam najpierw autoterapeutycznie. I dlatego tak to postrzegam, i chciałabym dzisiaj książkę kupić i dostać od pana autograf. Chwała. Dziękuję. To może jeszcze ja? Ja chciałam zapytać, bo mówi pan o tym, że od no, kilkudziesięciu lat mieszka w Zagrzebiu, że czuje się pan z tej swojej, jakby człowiekiem ze swojej małej ojczyzny, pomimo tego czasu. Chciałam się zapytać, czy myśli pan, że byłoby możliwe zmierzenie się z tą traumą, z tym doświadczeniem, gdyby nie ta perspektywa tych 20 lat? Super pytanie, siguran sam da ne. Mislim da mi je trebala distanca od tog mjesta da bih mogao pisati o tome. Ili sigurno, ili bih možda napisao istu priču, ali bi drugčije ispala da živim tamo. Ne? Wspaniałe pytanie, dziękuję bardzo. Jestem pewien, że nie. To znaczy, być może nawet mógłbym napisać, zostając tam, ale to byłaby zupełnie inna historia. Także tak, ten dystans czasowy i przestrzenny był mi bardzo potrzebny. Tak, da mislim da je potrebna distanca od vlastite traume ili vlastnog iskustva bilo koje vrste da bi ga mogao sagledati, a ta distanca može biti i vremenska i prostorna, ne? Najbolje možda kad je jedna i druga. Jer drugčije o njoj pričamo kad se trenutno događa, i drugčije kad nam je tamo negdje, kad ju možemo sagledati, ne? Ten distans, on može biti i przestrzenny i czasowy, on jest niezbędny według mnie, żeby o tym powiedzieć, żeby spojrzeć na te historie, na te wydarzenia, na to coś z tej naszej przeszłości z innej perspektywy. Dziękuję. No to w takim razie chciałabym życzyć, Krystian, ci, żeby następna książka napisała się szybciej, bez straty dla dzieci. Bez strat dla... stronę dziece. Tak, i żeby była równie piękna i równie głęboka emocjonalnie jak Czarna Matka Ziemia. Bardzo dziękuję za spotkanie. Chwała.
Hvala puno Sofija, hvala vama, hvala psima, djeci, bili ste super, ja sam se stvarno odlično osjećao ovdje i hvala tebi.